Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Call of War. Mapa stuosobowa, gramy Chabarowskiem i słuchajcie, po 25 dniu wygląda to mniej więcej tak. Słuchajcie, tak to wygląda na dole Indochiny, mój sojusznik że, i w sumie sojusznik z klanu. Na półkuli północnej i południowej mamy już opanowane przez naszych sojuszników z koalicji, którzy właśnie zaczynają przygotowania do desantu, jak widzicie, pięknie, pięknie. No, a co się u nas podziało? U nas się podziało, słuchajcie, pomiędzy ostatnim odcinkiem, a tym, co teraz było, na drodze stanęła nam Wielka Rumunia, znaczy Wielka Rumunia, przepraszam, bo to jest Rumunia. Rumunia, która miała tu 19 jednostek, miała dość mocne lotnictwo, bo miał 29 myśliwców, 23 bombowce, z tego, co widziałem. I zaatakował pierwszy, słuchajcie, zaatakował pierwszy, miał tutaj, że tak powiem, 19 jednostek, w tym 7 kolejówek. Zaatakował mnie pierwszy, zniszczył mi dwa czołgi, no ale potem przyszła moja odpowiedź i słuchajcie, zaczęły spadać myśliwce, zaczęły spadać bombowce i zaczęło tutaj po prostu być dla niego bardzo źle, gdyż no naprawdę momentalnie zaczął tracić, już tu szukuję właśnie, zaczął tracić dużo wojska. Chcę wam pokazać, proszę bardzo, tutaj macie, to jeszcze nie tu, 22 dzień, nas interesuje. W międzyczasie dobijaliśmy Niżną Wołgę, Polska się wtrąciła, też oczywiście zaatakowała, też sporo wojska, że tak powiem, i było bardzo ciekawie. Wyszukuję dla was tutaj, proszę, bombowce Polski pospadały też, było tam chyba około 10 bombowców pospadały, ale ja szukam dla was Rumunii, bo najbardziej mnie interesuje, żeby wam pokazać Rumunię. Proszę bardzo, słuchajcie, jak widzicie, o godzinie 5 nad ranem zaczęła się jatka nad wojskami. Zostawiłem, słuchajcie, pierwsze zostało unicestwione lotnictwo rumuńskie, myśliwskie. Błąd Rumunii, gracza z 5000 któregoś miejsca, nieważne, bo liczby nie grają, podzielił wojska, samoloty na grupy. Miał tam 5 samolotów w jednej grupie, w drugiej, w trzeciej miał po 7 i później w sumie latało to razem, więc jakąś siłę to stanowiło. I później podzielił to na dwa kierunki. Zmusiłem go do rozproszenia tego lotnictwa myśliwskiego i zacząłem de facto niszczyć dwa zgrupowania. Znaczy pierwsze jedno zgrupowanie miał tam 15 samolotów myśliwskich. Do godziny spadło i później dorwałem się do drugiego. Też spadło. No i generalnie później przyszła kolej właśnie na samoloty bombowe. Gdyż, że tak powiem, o godzinie, przepraszam, o czwartej, tak, o czwartej się zaczęło. O czwartej zostawiłem na noc, jak się kładłem koło pierwszej w nocy, czy drugiej, zostawiłem w pracy, zostawiłem nad moimi wojskami samoloty myśliwskie oraz skrzydła myśliwsko-bombowe, które ochraniały, i każdy atak na to zgrupowanie kończył się tak, jak widzicie. Słuchajcie, 5 bombowców, później 6 bombowców, później 3 bombowce, 2, 5 i 2. No i na tym się skończyło, że te wszystkie bombowce spadły. No i Rumunia przestała po prostu mieć atuty w ręce. Rumunia zaczęła tracić kolosalnie bardzo wysoko. Jak widzicie, Chabarowsk, Polska 10 tysięcy do 67 tysięcy. Kazachstan, a tu mamy Indochiny, to nas nie interesuje, bo to Indochiny, Rumunia, Chabarowsk, Rumunia 77 do wczoraj, a dzisiaj mamy już, dzisiaj tak, Chabarowsk, Polska 89 tysięcy do 10 tysięcy z haczykiem, później mamy Indochiny, Syria, to nas nie interesuje, ale mamy, jedziemy dalej, bo to są wszyscy, że tak powiem, nasi sojusznicy, którzy tutaj walczą z nami. Proszę bardzo, Polska, Chabarowsk 88 do 10 tysięcy. Tutaj mamy, że tak powiem, Indochiny, Rumunia, Niemcy, Rumunia, proszę, nawet Rumunia. Dużo dzisiaj niestety nie udało mi się dostać do stolicy i nie byłem w stanie, dobra, zróbmy to inaczej. Nie udało mi się dorwać do stolicy, Japonia jeszcze stolicy na wyspie nie zrobiła.
i no, miałem problem z morale, bo wybuchało dość sporo de facto tutaj buntów. Proszę bardzo, Chabarowsk, Rumunia 12 200 do 81 000, Polska 89 000, czy mamy tam jeszcze Szwecję, powinniśmy mieć, Chabarowsk, Niżny Wołga 2000, Kazachstan 35 do 30, ale no, mamy jeszcze Szwedów przecież. Nie widzę Szwedów, chyba dzisiaj ze Szwedami nie walczyłem, dopiero, znaczy walczę już. Patrzę, Szwecja, proszę, Chabarowsk 20 do prawie 5000. Powybuchało mi sporo dzisiaj właśnie tych troszeczkę buntów, ale to będzie za chwilkę opanowane. Zdobyłem w końcu stolicę Rumunii i podbiłem sobie morale. Troszeczkę mapa tak dziwnie zaczęła wyglądać w niektórych momentach, wczoraj czy wczoraj, nie wiem, to po tych zmianach troszeczkę dziwnie. Podeszliśmy już pod Warszawę, jak widzicie, mamy tutaj, że tak powiem, przygotowane siły, więc możemy sobie oddzielić czołgi i zrobimy, nie, musimy to zrobić, co za gadzinka, tu idziesz, a później pójdziesz tu. I teraz zrobimy tak, oddzielimy też jeden czołg i pójdziesz tu, później pójdziesz tu i pewnie Niemcy za chwilkę nam też wypowiedzą wojnę, nadciągają, w sumie tam zobaczymy. Idzie z północy, idzie, mamy zgrupowanie, troszeczkę tutaj samoloty, naprawdę mam już tyle tych samolotów, w sumie porobiłem sporo, że generalnie dzięki temu jestem nawet w stanie. O proszę, nawet mamy tutaj trzy myśliwce, więc dobrze, wyślemy sobie myśliwce tutaj i szybciutko zacznie to spadać, proszę bardzo. Zacząłem po prostu dzielić już zgrupowania samolotów na fronty, że tak powiem, bo jak widzicie na przykład na front skandynawski mamy jedno pełne skrzydło myśliwskie, mamy dwa skrzydła taktyczne, które tutaj działają na w rejonie Finlandii, ale na cel generalnie to jest Skandynawia. Mamy front północny, który tutaj działa. Mamy tutaj skrzydła. Już tutaj patrzę, gdzieś tutaj samoloty powinny być. Bo wiem, że tu, proszę, tutaj mamy w sumie 30 samolotów, 20. Dwa skrzydła mieszane, jeden myśliwski. Tutaj mamy skrzydło bombowe, tak, ma małe straty, ale mamy tu już uzupełnienie, jak widzicie, w każdym razie dwa skrzydła bombowe, które tutaj mamy, ono sobie tutaj ładnie nadzoruje sprawę. Proszę, wyznaczymy następny cel, w sumie możemy tak zrobić, tutaj ładnie idzie, tu tak jest, no i w sumie tak, front południowo-polski i południowo, czyli rumuńsko-polski, mamy tutaj dwa skrzydła myśliwskie pełne oraz raz i dwa skrzydła bombowe mieszane i ono sobie tutaj generalnie ładnie nadzoruje. Posiłki, jak widzicie, przylatują, uzupełnienia. O proszę, następne skrzydło, tutaj mamy bombowe, które leci, przebazowuje się i będzie tutaj, czyli w sumie nawet mamy 50 samolotów, 10, 20, 30 myśliwsko-bombowych plus 20 myśliwskich, 50 samolotów na tym froncie polsko-rumuńskim, więc to jest ogromna, ogromna przewaga w samym lotnictwie. Mamy tutaj oczywiście zaopatrzenie, uzupełnienia w samolotach. Oczywiście to nie są wszystkie jednostki, bo oczywiście mamy tutaj jednostki, które idą, część się buduje, ale oczywiście mamy też jeszcze drugie skrzydło na Dalekim Wschodzie, czyli naszych rdzennych. Budujemy tutaj, bo będziemy się chcieli tutaj wyprawić na Filipiny. W międzyczasie czekam na stolicę Japonii, bo to też ważna rzecz. No i pomalutku będziemy tą setkę kończyć, słuchajcie, będziemy kończyć, gdyż koalicja nasza ma już, ile ta nasza koalicja już ma, 3154, potrzebujemy 3877. Jest to do ugrania, mam nadzieję, że to ugramy w miarę szybko, zobaczymy. Jeżeli chodzi o miejsca, jestem na drugim miejscu, gonię, że tak powiem, sojusznika, no ale generalnie będziemy to chcieli jak zakończyć jak najszybciej, myślę, że nawet chyba szybciej niż zakończymy to przed upływem, że tak powiem, mapy, bo podejrzewam, że tutaj ciekawe rzeczy się dzieją w Afryce, bo Afryka zostaje też aktywna.
Zobaczymy, bo tutaj Kongo Belgijski tak jakby walczyło, nie wiem czy walczy z Libią, nie chcę mi się teraz szukać. Mamy jeszcze Etiopię, która tutaj się, że tak powiem, gra aktywnie i buduje co popadnie. Także ciekawie, ciekawie to wygląda. No i oczywiście sojusznik, czyli Indochiny, czyli generał 1000 idzie na Półwysep Arabski, ma to zająć, ma wyeliminować Kazachstan, bo jest takim cierniem, troszeczkę wojna cały czas wisi w powietrzu, a naprawdę nie potrzebujemy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o gospodarkę, to rozwijam tylko lotniska i strategiczne zasoby, oczywiście, że tak powiem, oczywiście rdzenne tereny oraz tutaj najbliżej rdzennych, gdzie mają naprawdę bardzo wysokie, jak widzicie, murale, też jest rozwijane. Generalnie problemem teraz było to, że w krótkim okresie czasu zdobyłem bardzo dużo prowincji. Ziarno spadło mi do minus 250. Zdobyłem stolicę w Rumunii i od razu mam minus tylko 44, że tak powiem, i jest już dobrze. Oczywiście już z niczym nie mam problemu, jeżeli zobaczycie, no to słuchajcie, hełmów mam tyle, że świat, towarów, żelaza, rzadkich, no i przyrost kasy to już jest po prostu ogromny, także zmieniła się troszeczkę mapka, jak widzicie góry teraz wyglądają jakoś tak jakby pociapkane, nie podobają mi się, po prostu poprzednie mi się bardziej podobały, starają się chyba to zrobić jako trójwymiarowe, ale na teraz to po prostu wygląda jakby ciapki były, także nie podoba mi się to. Nie podobają mi się zmiany na mapie, które są dziwnie to w ogóle wygląda, jak widzicie, faluje niby tymi pomarańczami, ale tylko w tym miejscu, nie wiem dlaczego tylko w tym, czy tu mam aż za wysoko, możliwe, że tu mam już za wysoko, ciekawy jestem, możliwe, że teraz po prostu zrobili na takiej zasadzie, że od do będzie wam się kolor świeciło, czy jarzyło innym kolorem, jeżeli będziecie mieć spokój, tak tutaj na przykład powyżej 30, to wtedy automatycznie już się nie będzie wam tutaj pulsowało. Także zobaczymy, jak to faktycznie, czy oni tak to wymyślili, zobaczymy. W każdym bądź razie, słuchajcie, Chabarowsk pomalutku wszedł do Europy i, że tak powiem, będziemy chcieli tutaj jak najszybciej ze sojusznikami zakończyć tą mapę. Szkoda, że w sumie ze sojusznikami, no to nie popatrzyłem w sumie na mapę, zazwyczaj szukam zawsze setek bez koalicji, tym razem nie popatrzyłem. Nie przyjrzałem się, jak wchodziłem, była setka, to weszłem na pierwszą lepszą, żeby nie było, że tylko 22-osobowe mapy, także słuchajcie, myślę, że jeszcze jeden odcineczek będzie, albo dwa, jak będą się tylko ciekawe rzeczy działy, będę wam pokazywał, będę wam wszystko omawiał. Pamiętajcie, pytajcie pod odcinkami, piszcie wasze pytania odnośnie gry, także będę starał się odpowiedzieć na każde pytanie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.